Magda jest popularną blogerką z Nowego Jorku. Dziś spotyka się ze swoją przyjaciółką Różą w ich ulubionej kawiarni. Dziewczyny są na diecie. Zamawiają więc tylko herbatę ziołową i kawałek czekoladowego sernika na spółkę. Magda i Róża świetnie się razem bawią i publikują zdjęcia jedzenia. Jednak godzinę później Róża mdleje. Lekarze stwierdzają, że została otruta. Przyjrzyjmy się postowi Magdy. Czy potrafisz odkryć, gdzie była trucizna? Róża posłodziła swoją herbatę, a Magda nie. Trucizna musiała być w cukrze. Po zaopiekowaniu się Różą Magda w końcu wraca do domu. Drzwi w jej apartamentowcu mają zamek szyfrowy. Ktoś niedawno zmienił czterocyfrowe hasło. Na szczęście Magda znajduje w pobliżu podpowiedź. Czy pomożesz jej odkryć nowy kod? Pomnóż pierwszą i ostatnią liczbę, następnie pomnóż drugą i trzecią. Otrzymany kod to 2561. Magda wchodzi do swojego mieszkania. Za oknem jest wspaniały zachód słońca. Dziewczyna robi dwa zdjęcia, żeby wrzucić je na Instagram. Czy możesz znaleźć 5 różnic między nimi? Chcesz zobaczyć różnicę? Oto one! Magda postanawia zjeść kilka przekąsek i obejrzeć filmy swoich ulubionych blogerek. Jedna z nich jest milionerką, a druga jest całkiem spłukana. Czy odróżnisz, która nie ma pieniędzy? Druga dama jest biedna. W tle widać wieżę Eiffla i Big Bena. A przecież nie może być jednocześnie w Paryżu i Londynie, prawda? Więc jej zdjęcie jest fałszywe. Podobnie jak jej wyrafinowany styl życia. Magda otrzymuje niemiłe komentarze od jednego ze swoich subskrybentów. Złośliwca. Nie bierze tego jednak na poważnie. Spędza wspaniały wieczór z przyjaciółmi. Późno w nocy Magda wraca sama do domu. Nagle złośliwiec pojawia się tuż przed nią. Chwyta dziewczynę i wsadza ją do bagażnika swojego samochodu. Magda mdleje. Po chwili budzi się w piwnicy i widzi swojego fana rysującego coś w rodzaju kwiatka na podłodze. Facet mówi: brakuje 2 liter. Zgadnij których, a cię uwolnię. Jeśli nie, zostaniesz tu na zawsze. Czy możesz pomóc Magdzie? Brakujące litery to L i A. Magda wraca do domu i odkrywa, że ktoś ukradł jej laptop. Cóż, najwyraźniej ma kiepski dzień, prawda? Dzwoni na policję, a oni przesłuchują 3 sąsiadów. Helena mówi: sprzątałam mieszkanie przy głośno grającej muzyce, więc nie słyszałam niczego podejrzanego. Paweł stwierdza: spacerowałem z psem przez ostatnie 2 godziny, właśnie wróciliśmy do domu. Wszystko wyglądało jak zwykle. Aleks twierdzi: spędziłem cały dzień w domu. Wyszedłem tylko raz jakąś godzinę temu, żeby wynieść śmieci. Zauważyłem dziwnego faceta w bluzie z kapturem pod drzwiami Magdy, ale wyszedł bardzo szybko. Kto kłamie? Aleks powiedział, że wyniósł śmieci, ale spójrz na jego kosz. Wciąż jest pełny. Hurra! Ulubiona blogerka Magdy właśnie opublikowała filmik "Co zjadłam w ciągu dnia". Zobaczmy, czy zauważysz tu coś dziwnego. Wow, ta dziewczyna trzyma piłę w lodówce. Oto następny filmik. Czy zauważyłeś jakieś błędy? Ta tęcza jest fałszywa. Dziś Magda obchodzi 30. urodziny. Przygotowywała się do przyjęcia od tygodni. Kupiła piękną sukienkę, ugotowała mnóstwo jedzenia i udekorowała mieszkanie. Zaprosiła wielu przyjaciół, w tym swojego chłopaka Jacka. Przed imprezą Jacek dzwoni do Magdy, mówiąc: jestem teraz w biurze, ale obiecuję, że będę u ciebie o 8. Jacek pojawia się o 8:05, przynosi kwiaty, tort urodzinowy i diamentowy naszyjnik. Ale Magda jest naprawdę wściekła. Rzuca w niego kwiatami i wybucha płaczem. Dlaczego? Spodziewała się, że Jacek przyjdzie o 20, a przyjechał o 8 rano następnego dnia. Wieczorem Magda postanawia kupić lody. Idzie w kierunku swojego ulubionego sklepu na rogu. Spotyka na ulicy właściciela tego sklepu, Teda. A on mówi: zamaskowany mężczyzna właśnie obrabował mój sklep i zabrał całą gotówkę. Magda ogląda sklep i połamane półki. Potem mówi: nie sądzę, żeby to był zwykły napad. Złodziej musi być twoim wrogiem. Dlaczego tak uważa? Przyjrzyj się bliżej podłodze. Opakowania soli zostały rozerwane. Ponadto złodziej otworzył butelki, aby olej wyciekł na podłogę. Dlaczego zwykły rabuś miałby tracić czas na otwieranie butelek? Najwyraźniej miał zamiar wyrządzić jak najwięcej szkód. Magda zabiera Teda na kawę, by poprawić mu humor. Kelner przynosi im dwie identyczne porcje. Cóż, prawie identyczne. Czy potrafisz dostrzec trzy różnice między nimi? Oto ona. Magda dostaje zaproszenie na elegancką imprezę dla blogerów. Tylko ci, którzy zdołają pokonać ten labirynt, będą mogli się tam bawić. Czy możesz pomóc dziewczynie dotrzeć na imprezę? Powinna wybrać trzecią drogę. Magda dociera na miejsce. Jest tam troje drzwi pokrytych graffiti. Czy możesz pomóc jej odgadnąć, gdzie odbywa się impreza? Przyjrzyjmy się bliżej napisom na drzwiach. Jeśli zastąpimy każdą literę poprzednią w alfabecie, otrzymamy słowa impreza, toaleta i wyjście. Dlatego Magda powinna wejść pierwszymi drzwiami. Ochroniarze na imprezie dostali zgłoszenie. Kilku przestępców planuje dostać się do środka. Dlatego bardzo dokładnie skanują torby wszystkich osób. Znajdują trzech podejrzanych i aresztują ich, ale jeden z nich jest niewinny. Czy zgadniesz kto? Druga pani nosi w torebce zbyt wiele telefonów. Ma tam kilka smartfonów i jeden staromodny telefon na przyciski. Jeśli chodzi o tego faceta, po co łysemu mężczyźnie szampan na imprezie? Wygląda na to, że tylko pierwsza dama nie jest przestępczynią. Magda wchodzi na imprezę i idzie do łazienki odświeżyć makijaż. Tam spotyka trzy ładne kobiety. Dwie z nich są wampirzycami. Czy możesz powiedzieć, która jest człowiekiem? Ta kobieta, która stoi obok Magdy, jest człowiekiem, ponieważ ma odbicie. Dlatego dwie pozostałe są wampirami. Magda chce wynająć przytulny domek na weekend w lesie. Przegląda specjalną aplikację i znajduje cztery dostępne opcje. Ale tylko jedna z nich jest wystarczająco bezpieczna. Czy możesz pomóc dziewczynie podjąć właściwą decyzję? Drugi dom wygląda całkiem przytulnie. Ale za drzewem ukrywa się przerażający klaun, a cena jest podejrzanie niska. Według tych informacji trzeci dom został zbudowany 9 wieków temu, ale wygląda całkiem nowocześnie. Prawdopodobnie jest to więc oszustwo. Czwarty dom jest elegancki i zaawansowany technologicznie, ale szyby w oknach są popękane, co wcale nie jest bezpieczne. Magda powinna więc wybrać pierwszy domek. W końcu nadszedł weekend. Magda wyrusza w drogę do domku letniskowego. Po drodze zatrzymuje się, by odwiedzić lokalny targ. Dziewczyna kupuje cytryny. Chce zapłacić, ale jej telefon zniknął. Przepytuje trzy osoby stojące w pobliżu. Kasia mówi: nie dotykałam twojego telefonu. Byłam zbyt zajęta sprzedażą pomidorów. Marek mówi: robiłem zdjęcia mojego sklepu do mediów społecznościowych. Jeśli mi nie wierzysz, przekonaj się sama. A Viola mówi: myślę, że to była Kasia. Biznes nie idzie jej ostatnio najlepiej. Po wysłuchaniu tego, co miały do powiedzenia te osoby, Magda wie na pewno, kto jest złodziejem. A ty? Zobacz koszyk Marka. Wśród marchewek ukrył telefon Magdy. Magda zamawia napój w lokalnej kawiarni i rozgląda się. Jedna ze znajdujących się tu osób nie jest człowiekiem. Czy możesz się domyślić, kto to jest? Kelnerka. Jej oczy świecą się na czerwono. Może nie dostała napiwku.